Siema, z tej strony Piotrek, a.k.a. Zresztą chyba wiecie jak to leci. Zapraszam Was na kolejny materiał z serii Seta z miejskim drwalem, czyli mój sposób na publicystykę, a nawet coś więcej, bo jest to rodzaj mojej terapii. Mojego oczyszczenia, katarzis, wyżygania tej całej głupoty, która niejednokrotnie jest związana z branżą fitness. Do powstania dzisiejszego materiału sprowokowała mnie ankieta, którą znalazłem na Instagramie. Teza była następująca. Routine is your enemy, yes or no, czyli rutyna jest twoim wrogiem, tak czy nie. I w dzisiejszym materiale chciałem się odnieść do tego sformułowania, wyrazić swoją opinię. Jak to właściwie jest? Czy rutyna to śmierć? Czy wręcz przeciwnie, rutyna jest to sposób na rozwój? W dzisiejszych czasach nikt nie chce być zwyczajny. Każdy chce być wyjątkowy. Każdy chce wieść szalone życie. Faceci chcą być jak James Bond, a kobiety chcą być jak Wonder Woman albo przynajmniej jak Beyoncé. Stąd pewnie wzięło się sformułowanie, że rutyna jest twoim wrogiem. Że rutyna to stagnacja, wegetacja, wręcz śmierć. Moim zdaniem prawda jest nieco inna. Ponieważ rutyna to nic innego jak twoja strefa komfortu i rzeczywiście, żeby się rozwijać, żeby robić progres, trzeba wyjść poza strefę komfortu. Ale prawda również jest taka, że wyjście poza strefę komfortu jest bardzo trudne i bardzo obciążające i nie możesz zbyt długo przebywać poza strefą komfortu, ponieważ wtedy popadasz w chaos. Dlatego moim zdaniem rutyna daje wolność. A mówię tak dlatego, ponieważ rutyna to nic innego jak wypracowane odpowiednie nawyki oraz schematy postępowania. Jeżeli działają one sprawnie, to spokojnie możesz sobie pozwolić na wycieczki poza swoją strefę komfortu, żeby szukać swojego progresu. Powiem więcej, rutyna jest warunkiem sprawnego działania i dobrze zorganizowana rutyna i nawyki są gwarancją realizacji założonych celów. No dobra, przestańmy teoretyzować i filozofować i zejdźmy na ziemię, na grunt typowo treningowy. Żeby osiągnąć jakikolwiek cel treningowy i jakikolwiek progres, musimy bazować na jednej właściwości naszego ciała, a mianowicie na zmianach adaptacyjnych. Żeby wywołać te zmiany adaptacyjne, musimy zaserwować sobie taki trening, który stopniowo będzie zwiększać swój poziom trudności. I temu właśnie służy plan treningowy. Plan treningowy to nic innego jak nasza rutyna treningowa. Jest to zamknięcie w ramach czasowych czegoś, co nazywa się progressive overload. Progressive overload, czyli przeładowanie treningu. Czyli to jest ta właściwość treningu, która mówi o tym, że ma się on stawać w czasie delikatnie coraz to trudniejszy. Tak, żeby nasz organizm był zmuszony do zaadaptowania się do nowych warunków, dzięki czemu będziemy osiągać progres i będziemy osiągać swój cel treningowy. Dodatkowym plusem z realizacji planu czy rutyny treningowej jest to, że jeżeli będziesz podążać tym planem dostatecznie długo, to prawdopodobnie wyrobisz u siebie nawyk treningowy i już wtedy nigdy nie będziesz zastanawiać się nad tym, czy chce ci się, czy ci się nie chce iść na trening. Po prostu już nigdy nie będziesz musiał się nad tym zastanawiać i nie będziesz mieć problemów z motywacją do treningu. Aha, na koniec jeszcze jedna sprawa. Ja na co dzień pracuję w dużym, komercyjnym klubie fitness, gdzie mam możliwość obserwowania i podglądania swoich kolegów po fachu. Niestety zawód trenera personalnego stał się zajęciem bardzo popularnym. Ze względu na to trafia do tego zawodu bardzo wiele osób z przypadku. Więc jeśli Ty współpracujesz z trenerem, który nie przedstawia Ci żadnego planu treningowego, ani żadnych założeń treningowych, tylko po prostu robicie trening na zasadzie im dziwniej, tym lepiej. Akurat ten sprzęt jest wolny, to dobra, zrobimy, porobimy coś na tym sprzęcie, to nie ufaj takiemu trenerowi, ponieważ w jaki sposób za każdym razem robiąc inny zestaw ćwiczeń ma on zrealizować to najważniejsze założenie planu treningowego, czyli progressive overload, czyli to, że trening za każdym razem ma się stawać troszeczkę trudniejszy, jeżeli nie ma żadnego punktu odniesienia z poprzedniego treningu. A Ty, jeśli trenujesz samodzielnie i rekreacyjnie, również zbyt często nie zmieniaj planu treningowego i dobrą ćwiczeń. Jeśli masz plan, to daj mu szansę. Mam tutaj na myśli nie tydzień, nie miesiąc, ale przynajmniej 3 miesiące, po których zdecydujesz, czy dany plan jest skuteczny i dobrze dobrany do Twojego celu treningowego.
Oczywiście zmiana planu treningowego i wprowadzanie wariacji ćwiczeń jest jak najbardziej potrzebne, ale z mojego doświadczenia wynika, że bardzo nadużywane i to szczególnie przez osoby początkujące. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie przekonałem Cię, że rutyna i nawyk treningowy jest Twoim przyjacielem, który zawiedzie Cię do realizacji Twoich planów treningowych. Jeśli się ze mną zgadzasz, to daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, udostępnij u siebie na tablicy na Facebooku. Z tej strony mówił do Was miejski drwal bez odbioru.